Wicelider PKO Bank Polski Ekstraklasy Śląsk Wrocław przyjechał do Zabrza w 28. kolejce. Mierzy się z Górnikiem i żeby wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli potrzebuje 3 punktów. Takie zwycięstwo drużyny trenera Jacka Magiery byłoby też zwycięstwem numer 500 w historii Śląska na poziomie Ekstraklasy i początek wydaje się być dla gości bardzo obiecujący. Uderzenie Nawela Lejwy z rzutu wolnego broni Daniel Bielica. Chwilę później strzał pokornego i znów Bielica musi pokazać swoje umiejętności. Swoją drogą Daniel Bielica 51. mecz z rzędu w Górniku Zabrze od 1 do 90. minuty. W tej chwili to najdłuższa seria w Ekstraklasie. No i jeszcze Bejger marnuje znakomitą okazję. Pierwszy kwadrans zdecydowanie dla Śląska, ale bez efektu bramkowego. Erik Exposito na trybunach zawieszony za kartki. To pierwszy wielki nieobecny w tym meczu. No a drugim jest Lukas Podolski. Oczywiście po stronie Górnika Zabrze. Poldi kontuzjowany i w tym spotkaniu nie jest w stanie pomóc swoim kolegom. Zobaczymy, kto sobie poradzi lepiej. Czy Śląsk bez Exposito, czy Górnik bez Podolskiego. A to Lorenz Ennali. Ennali jest w polu karnym. Strzał i dobra interwencja Rafała Leszczyńskiego. Górnik Zabrze po 30 kilku minutach wreszcie stworzył sobie jakąś sytuację podbramkową. Ależ podanie Damiana Rasaka i co tutaj zrobi Kamil Lukoszek? Fenomenalny gol, ale co za piękna akcja, no bo i ta asysta Damiana Rasaka, warto ją pokazywać. Pięknie zagrał piętą, no i to co później zrobił Lukoszek, powiedzielibyśmy, że w stylu Lukasa Podolskiego przełożył sobie piłkę i huknął lewą nogą. Leszczyński nie miał nic do powiedzenia, Górnik Zabrze prowadzi z wiceliderem tabeli 1-0 i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Brawa od Poldiego, jak najbardziej zasłużone. No i wielka radość trenera Jana Urbana. W drugiej połowie Śląsk rusza do odrabiania stratę. Patryk Klimala, 3 zawodników Górnika i Klimala w słupek. Niewiele zabrakło. W tym ogromnym zamieszaniu poradził sobie naprawdę dobrze Patryk Klimala, ale wciąż nie ma gola napastnik Śląska Wrocław od momentu, kiedy dołączył do tej drużyny. W odpowiedzi uderzenie z dystansu oczywiście Kamila Lukoszka, który rozgrywa fenomenalne zawody. Leszczyński obronił i teraz też broni z problemami ten strzał Adriana Kapralika. Górnik Zabrze prowadził 1-0, ale nie miał zamiaru tylko bronić dobrego wyniku, a tutaj kontrowersja, po której piłkarze Śląska domagali się odgwizdania rzutu karnego, jednak Szymon Marciniak odgwizdał faul, ale w drugą stronę. I jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Niewiele zabrakło. Janża wrzucał piłkę na głowę Szcześniaka. Ten uderzył w boczną siatkę. 85. minuta meczu. Lorenz Ennali, no wiemy, że jest wybitnym sprinterem. Ennali mknie lewą stroną z prędkością ponaddźwiękową i co? I Kamil Lukoszek strzela swojego drugiego gola. To jest niesamowite. To są 2 pierwsze bramki Lukoszka w Ekstraklasie. Dublet tego 22-latka. Kamil Lukoszek bohaterem Górnika Zabrze. Górnik wygrywa ze Śląskiem Wrocław 2-0. Powtórzmy to raz jeszcze. Po 2 golach Kamila Lukoszka, 2 pierwszych golach w Ekstraklasie. Fenomenalny mecz, no i oczywiście gratulacje od trenera Jana Urbana. Wielka radość także Lukasa Podolskiego. Lukoszek schodzi, siada na ławce, no ale tutaj tym razem naprawdę może być z niego bardzo, bardzo zadowolony Jan Urban, który był przecież fenomenalnym snajperem, strzelił mnóstwo goli, na pewno docenia to, co zrobił w tym spotkaniu Lukoszek. Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-0, dzięki temu jest na 7. miejscu w tabeli i ma tylko 5 punktów straty do Śląska, czyli do wciąż wicelidera PKO BP Ekstraklasy. Górnik jest też najlepiej punktującą drużyną w tym roku, ma na swoim koncie już 19 punktów zdobytych w roku 2024.
Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.